Welcome to the Learn Polish podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or also on BitChute and YouTube. You'll find the links in the podcast description. If you're new, please go back to the start. A bit easier at the start. Your lessons are coming up, polonaswitch.com. And I've got four other podcasts as a podcasting coach. And you'll find that on all my social media on bio.link/podcaster. Cześć, come on. Witam Cię, Roy, w ten letni, wtorkowy poranek. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Zapraszamy Was do nauki języka polskiego oczywiście. Jest lato, bardzo, bardzo gorąco, więc dzisiaj porozmawiamy na temat słońca. Każdy lubi słońce. Co to znaczy słońce, Roy? Sun. Słońce, tak. Słońce jest piękne, gorące. I oczywiście latem, in summer, latem świeci słońce. Czyli pierwsze słowo słońce. Świeci słońce. Roy, dzisiaj świeci słońce, prawda? Tak, ale rano było burza, tak? I pada deszcz. Teraz jest lepiej. Tak, to jest klimat lata. Bardzo, bardzo gorąco i burza, storm, tak? Bardzo, bardzo gorąco, burza. No właśnie, ale teraz świeci słońce, jest bardzo piękna pogoda, chyba 35 stopni albo więcej. Także naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Co robią ludzie, kiedy jest piękna pogoda? Ludzie bardzo lubią opalać się, Roy. Ja myślę, że ty często opalasz się na ogrodzie. Ja nigdy tak leżę, ja zawsze czytam moją książkę. Dlatego jestem brązowy. Tak, jesteś na słońcu w ogrodzie, słońce świeci, ty siedzisz. Tak, na krześle, on the chair, tak? Albo na fotelu. I czytasz książki i jesteś brązowy, bo nie masz t-shirtu. Tak, masz bo to jest naturalne, bo czasami ludzie idzie na solarium. To jest bardzo nieuśpieczenie. Niebezpieczne. Niebezpieczne tak. I niezdrowe. Tak? Czyli ludzie latem, kiedy jest ładna pogoda, kiedy świeci słońce, ludzie lubią opalać się. Jadą na przykład nad morze, na plażę, albo nad jezioro, albo leżą, tak jak Roy na przykład, w ogrodzie. Mają kawałek ziemi i leżą w ogrodzie. No właśnie, leżeć na słońcu. Roy, czy ty lubisz leżeć na słońcu i opalać się? Leżeć, czyli jedziesz na przykład nad morze i leżysz. 2 godziny leżysz, śpisz. Nie. Ja, lepiej dla mnie bawi się, gra piłka, gra surfing albo czyta książkę. Ja musisz robić coś. Leży, tylko leży. Nie. Czyli ty jesteś aktywną osobą, tak? Nie lubisz tak leżeć. A wy? Napiszcie w komentarzu, czy lubicie opalać się, czy lubicie leżeć na słońcu, czy też tak jak Roy, jesteście bardziej aktywni i lubicie spędzać aktywnie czas, na przykład spacerować po plaży, czy grać w piłkę. Czy lubicie właśnie leżeć, ponieważ macie dużo pracy, dużo pracujecie i nie macie czasu na co dzień, żeby leżeć, więc może właśnie to robicie na wakacjach. Często też, kiedy jest taka pogoda jak dzisiaj, słońce świeci, ludzie idą kąpać się. Kąpać się, to jest, co to znaczy? Było kiedyś, Roy. Kontrola teraz, czy pamiętasz? Kąpać się, zobaczysz, no. Dobrze, brawo. Czyli ludzie lubią kąpać się w morzu. Ale kiedy wychodzą z morza, jest zimno i oni potrzebują czego? Potrzebują ręcznika. Ręcznik, tak? Ręcznik właśnie, bo jest zimno, kiedy wychodzą z wody, albo też ręcznik, bo oni kładą ręcznik na plaży, na piasku i leżą na ręczniku, tak? Może być ręcznik, albo może być też koc, czyli dwa słowa, albo ręcznik, albo koc. Roy, kiedy ty and it's also like a dressing gown, like kiedy robi morszkowanie na pewno, it's like dressing gown, what's, tak? Ale co masz na myśli? Strój do pływania? Well, yeah, you can put a dressing gown on you. Kiedy jest dużo wiatr, nie jest bardzo gorąco. To, tak, mój syn ma taki specjalny strój do pływania, z długim rękawem taka bluzka, tak? Tak, tak. To strój do pływania, czyli ręcznik, koc, strój do pływania, ale uwaga, kiedy jest taka wysoka temperatura, kiedy świeci słońce, my musimy uważać. Musimy uważać, bo to nie jest bezpieczne dla naszej skóry i musimy mieć ze sobą balsam do opalania. Czyli smarujemy skórę balsamem do opalania i to jest ochrona przed słońcem, przed UV. Oczywiście nasze oczy też troszeczkę męczą się i potrzebujemy okularów. Roy, nosisz okulary przeciwsłoneczne? Używasz balsamu do opalania? Myślę, że słońce jest dobre dla oczu. Nie patrz, tylko
Półtora rano i przed, what, sunset? Is okay, Przed tak? zachodem, tak, przed Tak, zachodem, czyli no ja rano, myślę, kiedy że słońce wschodzi sunset jest dobre dla oczu. i wieczorem, kiedy zachodzi. Czyli nie używasz okularów, nie masz okularów przeciwsłonecznych. Mam, ale kiedy czytałam, to myślę, że to jest prawda. Kiedy czytam, tak? Czytam. Dobrze, i kiedy leżymy za długo na słońcu, no to niestety możemy mieć oparzenie słoneczne. Czyli leżeliśmy 3 godziny na słońcu, nie mieliśmy balsamu do opalania, nie czuliśmy Sunburn, wody. tak. Oparzenie słoneczne. To Czyli jest mówimy o problem dla Irlandczyków za rude włosy. oparzenie, tak? Bo mają Tak, bardzo delikatną, zawsze. jasną skórę, białą skórę, tak? Tak. I mają oparzenie słoneczne. No właśnie, i mamy czasownik, czyli verb poparzyć się. Leżałam 3 godziny na plaży i poparzyłam się na słońcu. To znaczy tak, I have sunburn. Tak, poparzyłam się na słońcu. Roy, czy ty miałeś kiedyś oparzenie słoneczne? Też jesteś z Irlandii, nie masz rudych włosów, ale jesteś z Irlandii. Miałeś kiedyś oparzenie? Poparzyłeś się na Kiedy słońcu? byłem młodszy, tak. I mój brat, kiedy Wszystko. byłem młody, ma problem. Było całe plece, było, nie wiem, bubbles on the back. I like, Bąble, byliśmy bąble. na szpital na duży raz, było bardzo boli dla mój brat. O, współczuję. Tak, i skoro teraz nie wyglądasz dobrze od ten temat, tak. Czyli zostały, tak? Zostały To so ślady. it's like a scar, kind of, yeah. Wow, no to trzeba uważać. Słuchajcie, Tak. kochani, jest lato, jest bardzo wysoka temperatura, świeci słońce. Uważajcie, bierzcie ze sobą balsam do opalania, bo niestety oparzenie słoneczne jest częstym zjawiskiem, także uważajcie, bądźcie ostrożni i do zobaczenia następnym razem. Miłych wakacji! Dziękuję, Kamila. So if you get some sunny lessons from Kamila, you can go to polonuswitch.com. If you want to find all our episodes as well as the audio and the video, you can go to learnpolishpodcast.com and you find everything about me bio that link forward slash podcast. Be sure to give us a thumbs up, 5-star rating, share with your friends and give a review. It really, really, really helps. Until next week, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia!